Historia Sandomierza i fotografii w pigułce. Tak pokrótce można opisać wystawę prezentowaną w sandomierskim ratuszu, której pomysłodawcą, autorem i wykonawcą jest Piotr Kusal, pasjonat starych czarno-białych zdjęć Sandomierza, obecnie pracownik Sandomierskiego Centrum Kultury. Ekspozycja jest owocem jego kilkunastoletniej pasji związanej z gromadzeniem takich archiwalnych zdjęć. Od dawna marzył o tym, by stworzyć wyjątkowe, nowe miejsce w przestrzeni miasta i w końcu mu się udało. Na to realizację tego marzenia musiałem czekać 12 lat. Pukałem przez wiele lat do różnych osób, żeby stworzyć takie miejsce. Nie udało się. No i przyszedł odpowiedni moment, kiedy jako pracownik Sandomierskiego Centrum Kultury miałem stanowisko koordynatora do spraw artystycznych i wystaw i zaproponowałem mojej dyrektorce, żebyśmy coś takiego zrobili. No i fantastycznie, bo właśnie to był ten moment. Powiedziała tak, robimy to. I od września to jest efekt pracy. Właśnie z tą wystawą, finał tej pracy. Wystawa zatytułowana Czarno-biała fotografia Sandomierza składa się z dwóch części: ekspozycji stałej i czasowej. Pierwsza z nich prezentuje historię techniki fotografii i aparatów. Aparatów skrzynkowych, miechowych, studyjnych, lustrzanek, no ponad 100 aparatów, więc jest w czym wybierać. Materiały fotograficzne pokazujemy poprzez te wszystkie jakby zdjęcia na szybach, na blachach. No i oczywiście celuloid, czyli pokazujemy tak jak historia fotografii się toczyła i na czym robiono zdjęcia. Oczywiście mini ciemnia zaaranżowana, żeby wytłumaczyć, jak wywoływały się te zdjęcia. W zaaranżowanym atelier fotograficznym można zobaczyć m.in. powiększalniki, kopiarkę do negatywów, kuwety, koreksy, stół retuszerski czy zegar do ustawiania czasu naświetlania. Nie brakuje tu różnego typu negatywów, jak i fachowych książek czy czasopism. Wszędzie są dawne zdjęcia, a jedna z tablic zawiera stare portrety sandomierzan. Uwagę przykuwają oczywiście aparaty fotograficzne, w tym m.in. te duże studyjne. Na pewno ciekawostką jest nasz wielki aparat, wielki skrzynkowy, miechowy aparat, który został darowany, tak jak wiele eksponatów, od sandomierzanina Rafała Biernickiego, który jest artystą, fotografikiem. A ciekawostka polega na tym, że nie tylko mamy tak wyjątkowy aparat, tak wielki, ale mamy też fotografię zrobioną tym aparatem. Jest tam Marcin Bożencki, też były pracownik Sandomierskiego Centrum Kultury, więc taka piękna analogia. Portret z jego twarzą i z zamkniętymi oczyma. Marcin nie żyje, zmarł tam w tym roku. Zwiedzający wystawę mogą poczuć tu atmosferę starego kina. Wszystko za sprawą symbolicznego sandomierskiego retrokina z fotelami, szyldem i projektorem, gdzie wyświetlane są czarno-białe ujęcia nakręcone w Sandomierzu, jakie zostały zrobione od czasów przedwojennych. W drugiej części sali ratuszowej prezentowane są tablice ze zdjęciami, na podstawie których można prześledzić historię 7 fotografów, którzy prowadzili w Sandomierzu pierwsze zakłady: Jana Leona Kołeckiego, Franciszka Mańkiewicza, Lucjana Kolasińskiego, Mariana Kosowskiego, Edwarda Bryły, Wojciecha Walczyny i Henryki Pieklik. Udało nam się tę historię jakby chyba po raz pierwszy jednak zebrać i jakoś opublikować w jednym miejscu, no bo jakby była zawsze mowa o fotografach Sandomierza, tych pierwszych, którzy nie mieli zakładów, te publikacje, informacje już były, natomiast to jest o tyle ciekawe, że o zakładach fotograficznych Sandomierza jeszcze chyba nikt nie pokusił się, żeby jakby zrobić wystawę, czy w ogóle jakąś tą wiedzę zebrać w jedno. Zakłady fotograficzne w Sandomierzu to ekspozycja czasowa. Kolejnym tematem ma być sandomierskie harcerstwo.